Dzień bez niego był już niepełny. Choć byliśmy jeszcze bardzo niedojrzali, czułam, że łączy nas miłość na całe życie. Bartosz bardzo mi wówczas imponował. Zawsze szarmancki, uprzejmy, miły, opiekuńczy. Miał w sobie pewną tajemniczość, która bardzo mnie pociągała. Rozmowy z nim mogły się nie kończyć. Mnogość wątków, wymiany poglądów, opowiadanie wspólnych marzeń. Na wspomnienie tamtych chwil zawsze pojawia się uśmiech na mojej twarzy. Potrafiliśmy tak spędzać każdą wolną chwilę, rozmawiając przy tym i odkrywając siebie nawzajem. I tak nasza początkowa niedojrzała sympatia z każdym dniem stawała się coraz bardziej dojrzałym związkiem. Przypadkowe spotkanie to właściwie była krótka chwila, kiedy nasze oczy się spotkały. Pamiętam bardzo dobrze jego ciepły wyraz twarzy. Ten uśmiech, który pokazuje dobro człowieka. Wspólne wycieczki rowerowe przerodziły się w prawdziwe uczucie. Dziś łączy nas dojrzała, głęboka miłość. To jest takie uczucie, kiedy już nie wyobrażasz sobie żyć bez tej drugiej osoby. Kiedy chcesz widzieć ją co rano, podawać jej kubek kawy, kiedy śpieszy się do wyjścia. Kiedy chcesz dzielić z nią każdą dobrą i złą chwilę. Nie ma dnia w naszym domu, w którym zabrakłoby słów kocham cię.